Now on All Our FM, a report from our community newsroom. To są wiadomości dnia. To jest raport specjalny. Polski samolot z parą prezydencką na pokładzie rozbił się niedaleko lotniska wojskowego w Smoleńsku. Na pokładzie samolotu było 96 osób. Do katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154 doszło 1,5 kilometra od Smoleńska przed lotniskiem wojskowym w miejscowości Pieczersk. Według rosyjskiej prokuratury maszyna rozbiła się przy podchodzeniu do lądowania na lotnisko w Smoleńsku w warunkach gęstej mgły. Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Rosji poinformowało, że samolot rozbił się w pobliżu pasa startowego. Słuchajcie Radia Orła. Według władz Smoleńska na razie nie odnaleziono czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa. Na miejscu katastrofy pracują śledczy. Trwa ustalanie liczby zabitych i poszkodowanych, powiedział przedstawiciel prokuratury. Według naocznego świadka, na którego powołuje się agencja ITAR-TAS, w wyniku silnego uderzenia oderwał się ogon samolotu. W samolocie Tu-154, który krótko przed godziną 9 runął na ziemię, 1,5 kilometra od lotniska w Smoleńsku leciała para prezydencka. Oprócz niej w samolocie znajdowały się inne najważniejsze osoby w państwie. I just can't imagine what his wife of 57 years must have been feeling today. We are all with our hands in mind. And I think it would be just too easy to speculate about the coincidence of the place and the dates. Ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski jest jedną z ofiar katastrofy samolotu w Smoleńsku, która wydarzyła się w minioną sobotę. Ze względu na zły stan zdrowia żona prezydenta nie była obecna na liście osób, które miały pojawić się na obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 15 minutes ago the mass at Polish church here in Hammersmith has finished and the mass was attended by a big crowd of Poles. Can you tell me, do you go to mass regularly or was today any special reason why you came? I normally go to this church. I met priest Bronek. Usłyszałem tylko o tym, że był wypadek samolotowy. Myślałem, że to jest nic poważnego. Później dopiero się dowiedziałem, że wszyscy zginęli. Ja odnalazłem proboszcza jako osobę bardzo ścisłą, mającą reguły, a jednocześnie zdolność do podejścia do człowieka i pierwsza wizyta, pierwsza rozmowa z nim, jak gdyby robiła wrażenie, że to już jest twój przyjaciel. Po prostu nie mogłem w to wszystko uwierzyć, myślałem, że jest to jakiś żart. To jest wielka strata dla narodu polskiego.